O tym, że słonie są bardzo ciekawymi zwierzętami, wiemy wszyscy. Lecz nie wiemy tych wszystkich od ciekawostek o słoniach. Oto niektóre z nich. Słonie są największymi zwierzętami lądowymi. Ogon słonia może mieć nawet 1,5 metra długości. Chociaż wydaje nam się, że jest mały, to jednak wydaje nam się tylko dlatego, że jest mały, bo porównujemy go z tym olbrzymim ciałem słonia. Największy słoń, jaki został zmierzony, zważony, miał 4 m 20 cm wysokości i ważył 10 ton 800 kg. Można się domyślać, że przed tym, jak człowiek zaczął polować na słonie, zdarzały się egzemplarze o większych wymiarach, ale jest to sfera domysłów. Słonie nie potrafią skakać i wbrew powszechnej opinii to nie tylko słonie nie potrafią skakać, bo na przykład krety, leniwce, nosorożce, hipopotamy również tego nie potrafią. W trąbie słonia nie ma kości, za to jest kilka tysięcy mięśni, które pozwalają tymi trąbami poruszać. Żyją do 70 lat w warunkach naturalnych, natomiast w niewoli potrafią żyć nawet 80 lat. Najczęściej ich śmierć jest spowodowana, oczywiście jeśli nie zostaną zabite przez kusowników, z głodu. Po prostu zęby się ścierają i słonie nie są w stanie już dalej spożywać pokarmu roślinnego. Trąba to nie tylko zbieranie żywności. Służy również do oddychania, wąchania, picia, mycia się, kontaktów z innymi słoniami oraz jako wielofunkcyjne, można powiedzieć, narzędzie. Słonie potrafią tą trąbą, jeśli widzieliśmy kiedykolwiek na jakimś filmie, zrobić bardzo dużo. Ciąża trwa 22 miesiące. Jest to najdłużej wśród ssaków i rodzi się wówczas małe słoniątko, które waży około 110 kg i może mieć 85 cm wysokości. Słonie nie chorują na raka. Nawet dzikie potrafią rozpoznać gest wskazania na coś. Słonie afrykańskie są większe od słoni azjatyckich. Słonie azjatyckie są często wychowywane i szkolone do pomocy dla ludzi. Po prostu pomagają ludziom, czy to w pracach, czy to na przykład w lesie, przy na przykład przekładaniu beli drzewa. Wydają dźwięki niesłyszalne dla człowieka i one je słyszą nawet do 20 km. Dziękuję za uwagę, zapraszam do skomentowania, ocenienia, zasubskrybowania na pozostałe filmy i kanały, do linków zamieszczonych